Ranking wyborów głównych, standardowo im wyżej tym lepiej, jahu! Będę tu oceniał wybory główne w całej trylogii Wiedźmina. Patrzę głównie na to, jak dany wybór był trudny do podjęcia, jak mocne były konsekwencje go i na moje widzimisię. Wiesz, jeżeli w jednym wyborze... Triss udaje starszą siostrzyczkę Ciri i tylko patrzy, jakby nie skoczyć do łóżka. Chciałbym to zobaczyć. No to będzie wyżej. A i zdaję sobie sprawę, że nie będzie tutaj wszystkich głównych wyborów. Wybrałem tylko te najważniejsze, według mnie. Zaczynamy! Stoisz przed kurwą pod latarnią. Wasz mość raczy mówić używając pełnego tytułu. Albo wcale. Wybacz mi, szambelanie, chciałem powiedzieć, stoisz przed cesarską kurwą pod latarnią. Kłaniasz mu się czy nie? Wybór jest zarypisty. Od tego zależy, czy masz Emhyra w dupie. Ale wiesz, w takiej ciasnej dupie, jak po praniu, jak tam włożysz do tej swojej dupie tego Emhyra, to choćbyś cisnął całą siłą, on tam pozostanie na wieki w tej twojej odległej galaktyce. Nawet według pewnej starej mapy nikt nie będzie mógł odnaleźć Emhyra, bo będziesz miał go w swojej jasnej dupie. Dzięki tego królestwo Nilfgaardu nareszcie będzie znośne. W końcu jego władca będzie w dupie. A Foltest w niebie wypije twoje zdrowie, mówiąc: no i to lubię! I to tylko wtedy, jeżeli się przed nim nie ukłonisz. Widzisz, jak dużo możesz zyskać, nie robiąc tego? Krótko mówiąc, będziesz zadowolony. Ten wybór jest fenomenalny, można pokazać temu miękkiemu kutasowi, co o nim sądzisz. A co, jak ktoś się mu kłania? Ten będzie robił Emhyrowi karbazynowego dla tana. Kermoren atakuje! Kudłate chuj wie co! Wesemir, jak to zobaczył, powiedział do Wiedźminów: wstawać, bracia! Najebać im! W imię kościoła! Jednak Gerwant ma wybór: pomóc Wiedźminom w walce z kudłatą modliszką lub ochronić laboratorium przed Savolą, który wygląda jak... taki chuj zgrzymiały. Wybór wygląda na zajebiście ważny. Tak samo ważny jak to, czy w pasiflorze weźmiesz elfkę, czy normalną dziwkę, więc zastanawiasz się: wolę elfie uszy, czy normalne uszy? Aż w końcu podejmujesz decyzję. Wolałbym tę kurwę. Jednak niestety w praktyce owy wybór znacząco nie przekłada się na dalszy przebieg gry. Jedyne co to, w zależności co zrobimy tutaj, to w pewnym momencie w pierwszym rozdziale pojawiają się salamandry i albo będzie im towarzyszył zmutowany pies, albo oka tam nie będzie. Największy plus tego wyboru wygląda na trudny i ma do zaoferowania dwie oddzielne walki z bossami, walkę z Savolą albo z Przerazą. Pokonujesz utopcy Ucharenka, nagle pojawiają się elfy. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. Elfiaki chcą zabrać towary Harena, masz wybór: oddać im towary, bierzcie towary i wypierdalać zanim się zdenerwuje, lub zaryzykować, nie oddawać im towarów i zawalczyć z nimi w końcu. W życiu to trzeba ryzykować, a nie się kurwa jebać. Wybór dobry jak dymianek z gównem. Znaczy, wybór dobry jak sandacz. W sumie kurwa, przecież to jest to samo. W zależności od podjętego wyboru, w drugim rozdziale krasnolud Vivaldi może trafić do więzienia, lub może zginąć Coleman, dealer Fistechu, czyli gość, od którego Geralt stale zaopatrza się w prochy. Proszę, przyjmij to jako podziękowanie. Fistech. O, to czeka niezła jazda. Jeżeli doprowadzimy do śmierci Colemana, nie wykonamy zadania gorący towar, plus do tego, jeżeli się nie pospieszymy, zablokujemy sobie dostęp do zadania szczur i szybkiego uniewinienia Vincenta Mace'a. Wyborku, zasługujesz na niebieski tier. Masz z Jorvetem konfrontację z Leto, nagle pojawia się największy chuj w Temerii i Kedwin. Podasz miecz Jorvetowi, czy pomożesz Roszowi? Wybór jest bardziej znaczący niż myślisz. Za Temerię, kurwa. Dlaczego? Bo jeżeli podasz miecz Jorvetowi, wybucha pogrom. Ludzie zabijają mnie ludzi. Prostytutki zabijają. Pomocy! O! Zabili mi dziewczynę. A do tego... robią grilla z okazji majówki. Kiełbaskę upiekłem. Co z tego wszystkiego wynika? Że Loredo jest chujowym gospodarzem? Plotsam. Ale tylko w tym wyborze. Jak pomóc Shroshowi, ten łapie Jorveta, komentując to: chuj mu na grób. Loredo ma podobne zdanie, dlatego wydaje z tej okazji imprezkę. Rakieta, lasery, dziwki, woda, koks, dziwki. Wygląda na to, że daliśmy tej gnidzie powód do urządzania biesiady. Malutki wybór, a znaczenie ma ogromne. Geralt napierdziela się ze smokiem na śmierć i życie. Jak do tego doszło? Wyglądało to mniej więcej tak. Co kurwa? Nic kurwa. Co kurwa? Jaj co kurwa? Więc to tak kurwa? Tak kurwa. Patrzę kurwa, napierdolę. Pod koniec walki masz wybór: dobić smoka lub nie. Nieważne co zrobisz, ma to taki wpływ na grę, jak to, czy Dijkstra założy dublet w pionowe pasy, czy nie założy. Wniosek jest jeden: Filipa i tak mu nie da. Tak samo smok, nawet jak go się oszczędzi, i tak nie pojawi się w końcówce Wiedźmina 2 lub Wiedźminie 3. Chuj! Smok założył pelerynę niewidkę i spierdolił do Hogwartu. Smoku! Jesteś czarodziejem? Kim jestem? Keira znalazła stare pornosy z lat 90. i chce się nimi podzielić z Radoswidem V. To fakt. Możemy ją tam wysłać, pościekać kobity na drobne plasterki lub powiedzieć wprost: zabieram cię do Kermora. Zostaniesz z Wiedźminem. Nie lubię tego wyboru. Jest oczywisty jak to, że Jaskier i Radowid posuwają się na zapleczu. To bardziej niż pewne, że Radowid nabije Keirę na swoją dwumetrową pałę, gdy Geralt ją tam wyśle. Na chuj tam zabijać czarodziejkę, która przed chwilą dała mi swoją grażynę.
Zostaje tylko opcja, aby wysłać ją do Kermoren. Niech tam Lambercik zrobi z niej Wiedźmina, albo przynajmniej swoją dziwkę. Do pieprzenia. Jedyna normalna opcja w wyborze, który powinien być trudny. Lambert chciał zaimponować chłopakom podczas oblężenia Kermoren. Lambert! Nie zgrywaj bohatera! Wesemiru, debilu, jak ma nie zgrywać bohatera? Jak to jeźdźcy Gonu go otoczyli? Co on ma zrobić? Zmienić się w jebanego karalucha, następnie spierdzić kanałami do Nowigradu, by ostatecznie wyjść na zapleczu jakiejś karczmy, a karczmarz zapytałby się go, co on tu robi, na to Lambert odpowiedziałby. Szukałem wychodka. No jak tu nie pomóc w tej sytuacji Lambertowi? To tak jakbyś odmówił mamie zbierania czereśni. Synku, chodź pozbierać czereśnie. Już idę, mamo. Tymczasem czereśnie na drzewie. Jestem czereśnią. Wybór, w którym możesz nie pomóc Lambertowi, on ginie. Jak myślisz, z czego żyje Wiedźmin? Z zabijania potworów? Z ratowania ludzi? Z bawienia się w detektywa? Odpowiedź brzmi z napadów na bank! Wykonywany zawód? 3 w jednym. Oszust, złodziej i morderca. Jednoosobowa działalność gospodarcza. W sercach z kamienia, zanim napaniesz na bank, musisz zorganizować ekipę. Wybierasz jednego z tych dwóch. Pod koniec zadania jeden i drugi może cię zdradzić. Zależy, po czyjej stronie staniesz pod koniec questa. Ja! Wybierz mnie! Ja! Wybierz mnie! Wybierz mnie! Wybierz mnie! Wybierz mnie! Wybierz mnie! Zapomniał, jeśli wybierzesz krasnoluda, na początku werbowania mówi: jak pierdolnie, to w Nowigradzie będzie ogień widać! Później chłop chce dotrzymać słowa i w banku następuje mocne pierdolnięcie. Wybór jak dla mnie nie ma żadnego znaczenia, to są bardzo kosmetyczne sprawy, które minimalnie się różnią. Obejrzysz sobie wszystko dowoli. Milcz i całuj. No dobra. Zgiń, przepadnij, niech spali cię wieczny ogień. Chodźmy w jakieś przyjemniejsze miejsce. Opowiem ci, jaka jesteś ładna. Ja tutaj nic nie muszę mówić, aby to dać na samą górę. Tłumaczenie tego jest tak potrzebne jak dziwce majtki. Alvin ma bardziej przejebane w życiu niż gość, który zginął od nadmiernej wiedzy. Namosa wyrwało z butów i cisnęło nim o ścianę, a półka z książkami zrobiła resztę. Zawsze wiedziałem, że nadmiar wiedzy zabija. Shani i Triss rzucają się na to biedne dziecko, a Geralt musi zdecydować, do kogo Alvinek trafi. Co prawda, w nagrodę Geralt dostaje jedną z tych pań na wyłączność. Ale zamiast latać od jednej do drugiej i przyjmować te wszystkie informacje... Przyprowadź do mnie Alvina. Idź do niej i powiedz jej, że mały jest u mnie i że zostanie. To on szczerze już wolałby, jak sam to powiedział. Wolałbym spotkanie z oddziałem Salamandry. Ten wybór jest do bólu neutralny. Niby możemy załatwić Geraltowi jedną z dwóch partnerek, ale nie wpływa to znacząco na dalszy przebieg gry. Berengar, czyli Wiedźmin o takim charakterze, że mógłbyś go wystrugać z drewna i pomalować bejcą. Mówi, że to przez niego Kermoren zostało napadnięte. Możesz go zabić lub powiedzieć: spierdalaj. To znaczy, że rozumiesz i nie potępiasz mnie. Spierdalaj, nie rozumiesz? Za dużo sylab? Jest to ciekawy wybór. Może wydawać się trudny do podjęcia, jednak konsekwencje go są niestety żadne. Zabijesz go i tyle. Jego zwłoki będą tam leżały, dopóki Wiverna go nie wpitoli, albo Wiverna go sama zabije, jeśli go oszczędzisz. And his name is John C. Albo jeżeli go oszczędzisz i Wiverna go nie zabije, on będzie się cieszył życiem, jak Esker, gdy może założyć sukienkę Yennefer. Fest! Tylko po to, by chwilę później Javed zabił Berengara, który chciał ci pomóc w walce z nim. Nie no, zajebisty ten Wiedźmin. Dobra, cofam to, co mówiłem, że Berengara mógłbyś wystrugać z drewna. Tak naprawdę, jakbyś wystrugał losowego Wiedźmina z drewna i pomalował bejcą, byłby lepszy niż oryginalny Berengar. Za ciekawy wybór wrzucę cię Berengarze tutaj, ale konsekwencje go są niestety żadne. Skurwiel Junior to był człowiek, który uwielbiał kobiety. Z cycem na wierzchu. W sumie kto nie lubi, znaczy on dokonywał straszliwych czynów na nich. Mówiono mi, że nie traktuje ich dobrze. Geralt jak to zobaczył od razu. Coś we mnie wstąpiło. Zajebałem skurwiela! A jego ścierwo dałem psom. No właśnie, możesz go tutaj zabić lub nie. Jeżeli go nie zabijesz, ma niby życie gorsze od śmierci. Dzieciaki go obrzucają kamieniami i stracił wszystko. W sumie ma do powiedzenia Geraltowi tylko jedno. Chuju! Dla mnie oszczędzenie go to jest wybór, który w ogóle nie brałbym pod uwagę. Człowiek może ponieść się z każdego gówna, w jakie trafi. Zależy od jego determinacji. Ja mam wierzyć, że taki człowiek jak Skurwiel Junior cierpiałby w ten sposób do końca życia? On pocierpiałby rok, dwa, może 3 lata, ale prędzej czy później mógłby odbudować to, co stracił. A kto wie, może nawet dopuściłby się gorszych rzeczy. I dlatego tutaj zostaje tylko dla mnie opcja wybicia Juniora, więc dla mnie to jest żaden wybór. Przynajmniej jest to bardzo emocjonalne. Pamiętasz Janka z Krzywochowych Moczarów, co nie? To nie wiem, czy wiesz, ale... Ten osobnik upodobał sobie młode kobiety z wyższych sfer. I właśnie, w Nowigradzie jest taka jedna kobieta, idealna dla Janka. Jeżeli wywalimy ją z domu bogatego bankiera, tak, najpierw musisz wypierdolić kobietę z domu, żeby potem odnalazła jakiegoś szczęśliwca. Ona spotka Janka i razem z nim będzie napawała się. Widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Jeżeli wywalisz ją z domu. A jak nie wywalisz jej z domu, to w Nowigradzie razem z Corintili będzie uczyła się grać na flecie. Tylko na innym flecie niż Janka. Lubię w tym wyborze, jak niespodziewane jest to, że ona może spotkać Janka i dzięki temu Janek zdobędzie kartę.
popija sobie kulturalnie w karczmie. Za temerię! Nagle pojawiają się jakieś pedały z mieczekami. Ciekawe, czy spodniak też trzyma dwa kutasy. Możesz zrobić im z mordy jesień nowożytności! Lub tego nie robić. A co ten wybór zmienia? A to, że albo wejdziesz przez bramę do kasztelu w Rońce, albo będziesz zapierdalał jak dziwka w poszukiwaniu innego wejścia. Baron ta niby gada, że nie wie, co z tobą zrobić, bo zabiłeś jego ludzi, ale to tylko takie gadanie. Baron nic nie zrobi Geraltowi, bo za bardzo chce, aby Geralt odnalazł Annę, by mógł w końcu potrenować sztuki walki z żoną. Powiem krótko, wyborze. Spierdalaj. Dijkstra oglądał się za dużo Wiedźmina 2. I chce wypróbować te same zabawy z Filippą. Geralt jednak ma słabość do czarodziejek, a Filippa nie znalazła się jeszcze w jego kolekcji. To tak jak ja. Więc rusza przerwać zabawę Dijkstrze. Następuje elokwentna wymiana zdań między chłopakami. To moja kurwa. Gówno prawda. To jest moja kurwa. To moja kurwa. To jest moja kurwa. To moja kurwa. Kurwa Geralt, a zawsze cię lubiłem. To jest moja kurwa. Argumenty idą w łeb w łeb, jak widzicie. Aż Geralt może stwierdzić. Wiesz co, to moja kurwa. Pierdol się. I może powtórzyć łamanie nogi Dijkstrze Stanet. Jeżeli to zrobisz, zablokujesz sobie dostęp do zabójstwa Radovida. Czy to oznacza, że już na Tanet, jak Geralt złamał nogę Dijkstrze, zablokował sobie dostęp do zabójstwa Radka, gdy ten był jeszcze młody? Już wtedy Dijkstra planował na niego zamach? Radosław to miał przejebane w życiu, jak już za dzieciaka chcieli go zabić. Zawsze wiedział, jak mnie wkurwi. A jeżeli pogadasz z Dijkstrą jak elokwentny człowiek, to moja kurwa, ale możemy się podzielić pół na pół. Dostaniesz dostęp do jednej z najbardziej ważnych misji i wpływowych misji w grze, jeżeli chodzi o politykę, czyli zabójstwo Radosvida V. Pomysł na zablokowanie tak ważnej misji, fenomenalny jak uroda staruszek. Kochanienki? Sheila chwali się przed Geraltem. Mam smoka, jestem najlepsza. Loża czarodziejek forever, nic mi nie możesz zrobić. Teleportacja! Ktoś podmienił diament, masz kadę, rozerwie mnie, zejmij! Masz dwie opcje do wyboru. Numer jeden. Sheila się chwaliła, jak ona nie jest zajebista. To twój koniec, Wiedźminie. A potem prosi cię o pomoc, to odpowiedz jej. Uprzedzałem cię, że sikanie pod wiatr bywa opłakane w skutkach. Numer dwa. Możesz wyjąć diament z megaskopu. Ale na chuj, lepiej zrób tak. Ktoś podmienił diament, zejmij go! Teraz naprawdę mnie rozbawiłaś. Masz jeszcze jakiegoś asa w rękawie? Czy możemy już zacząć się zabijać? Nie! O, sama się dojebałaś? I tak oszczędzenie jej nic ci nie da, bo Wiedźminie 3 Sheila de Pizdawid aka 2 kutasy na głowie ginie chwilę po tym, jak dowiedziałeś się, że jest w tej grze. Przynajmniej jeżeli zdecydujesz się oglądać jej gotowane flaczki. Jest tego satysfakcja, jakbyś zobaczył Daliosy. Bank trzeba ochronić. Za chwilę będzie tu niezła haratanina. Elfy chcą wymordować wszystkich malarzy. Ku chwale ojczyzny wyrusza Zygryd z Dnesle i Geralt. Zrywi, kurwa. Teraz tak, jeżeli dogadasz się z elfami w banku, będziesz miał wybór w czwartym rozdziale, czy skończyć grę po stronie elfów, czy być neutralnym. Jednak, jeżeli wyrżniesz elfy w banku i nagle będzie tam spokojnie... Spokojnie jak na wojnie. Tu pierdolnie, tam pierdolnie i znowu jest spokojnie. To w czwartym rozdziale będziesz miał wybór, czy skończyć grę po stronie zakonu, czy być neutralnym. Jak ja się dowiedziałem, że ten wybór jest tutaj tak ukryty, od razu zrobiło mi się słabo z wrażenia. Moje słabe serce... W drugim rozdziale Wiedźmina 1 można zdemaskować Javeda lub nie. Można się kłócić, czy to jest do końca wybór. W końcu wszystko zależy od tego, czy dobrze przyłożymy się do śledztwa. To nie jest wybór, który polega na wybraniu jednej kwestii dialogowej. Ale ja go tutaj umieszczam. To moje rankingi. Akceptujesz to, albo wypierdalaj. Ten wybór to jest złoto. 12-tonowe kurwa złoto. No z wrażenia... Niech mnie szynszy losza. Przez cały akt drugi możesz współpracować z detektywem Raymondem i nie zwrócić uwagi, że Javed podszył się pod niego, a wtedy pod koniec rozdziału zrobi ci... I co? Zmiękła, chujarka! Ale jeżeli dokładnie przebadasz tropy, dowiesz się, co zrobił Javed i wtedy to ty zatriumfujesz! Twoja gęba ma kolor pomidora. Na twoim miejscu szukałbym znachora. Zmiękła, mi chujarka! Plus w gratisie w trzecim rozdziale to ty możesz mieć tarczę Alzura lub Magister, zależy czy zdemaskujesz Javeda. Idziesz z Jaskrem... Do bordelu! Jesteście narąbani jak... dzikie borsuki! Rozmawiasz z dziwką, nie interesuje cię, czy ona jest ładna, czy nie. Promile alkoholu w twojej krwi skutecznie zakrywają chujowe widoki. Ona jak cię widzi, dziwi się. Co to kurwa robi Wiedźmin? Jesteś nieśmiały, więc nie mówisz wprost, czego chcesz, tylko wpierw zapraszasz ją na kolację, sam pichciłeś jedzenie. Chyba jadalne. Podczas jedzenia masz odruch wymiotny, jakbyś dopiero co zauważył, że Lugos... Nasram na twój stół. Twoja partnerka również to zauważyła, z wrażenia aż spierdoliła. Zapach Lugosa skutecznie sprowadził cię do stanu trzeźwości. Idziesz zobaczyć, co się stało z twoją dziwką. Nagle widzisz, że wygląda inaczej i wtedy wiesz, że gdy miałeś alkohol we krwi, była ładniejsza. Pamiętasz tę sytuację? Nie kurwa, nie pamiętam. W krwi winie możesz odczarować kobietę, zaklętą w wichta plamista.
tego. Jak tego dokonasz, będzie sobie siedziała w twojej winicy. Jak tego nie zrobisz, nic się nie stanie. Ten wybór to trochę zmarnowany potencjał. Jednak niżej go nie dam, ponieważ otoczka tego wyboru jest fenomenalna. Unikatowy potwór, klątwa związana z łyżeczkami i ciekawy sposób na odczynienie danej klątwy. Zabijasz osobę, która w dowodzie osobistym ma napisane: stara kurwa. Zamiast świętować, bawić się i wciągać tyle koksu, ile potrafisz unieść, Dijkstra postanawia wsadzić sobie do dupy takiego sztygara z Mahakamu. I chce zabić Talara Rosza oraz Wes, bo dzięki tego on zjednoczy północ i pokona Emhyra. Nie mogą się wszyscy dogadać, bo nie, bo byłoby zbyt pięknie. Dijkstra, nastaw swoje kolana, bo jak ja to lubię mówić, dwa zmiażdżone kolana znaczą więcej niż 1000 słów. Wybór między Triss i Yen jest na takim samym poziomie jak wybór między Triss i Shani. Mamy sobie romans w grze. Ej, prosto w paszczę! Geralt. Ale nie wpływa to jakoś bardzo na dalszy przebieg gry. Geralt ma kobietę i tyle. Chociaż trzeba przyznać, że są to wyjątkowe chwile. Kovir jest ponoć piękny o tej porze roku. Ale jednak wolę siebie. Nie dziwne. Twoje cycki są piękne o tej porze roku. A, i nie polecam brać Triss. Ostatnio ktoś mi na streamie mówił, że Triss ma na internecie więcej filmów dla dorosłych niż Yennefer. Z tego można wywnioskować, że Triss ma wystarczająco wielu wyznawców. Do tego pewnie jej fani zrobili z jej dupy wielki kanion. Chciałem ten komentarz pokazać, ale YouTube nie pozwala mi otworzyć czatu z tego live'a. Tam delikatnie wyżej ten wybór od Triss i Shani, ponieważ jest lepiej napisany, plus można w nim wejść w trójkąta. Do pieprzenia. Kraniesz sobie z Yennefer maskę Uroborosa. Chcę was zabić golem! To się nazywa wymarzony miesiąc miodowy. Jak romantycznie. Nagle wycieka gaz, macie się przeteleportować. To co Geralt pomyśli, wpłynie na to, gdzie się przeteleportujecie. Możesz wrócić na ucztę i kontynuować, jak gdyby nigdy nic się nie stało, albo przeteleportować się na wypchanego liska, znaczy jednorożca, i spędzić tam kilka chwil z Yennefer, jakbyś był z nią na wyspie jabłoni. Jest to wybór, który kompletnie nie wpływa na przebieg gry, ale on mnie urzekł tym, jak świetnie jest ukryty. Gram w tę grę od jakichś 6 lat i dopiero niedawno odkryłem, że może tu być seks przedmałżeński. Znaczy niedawno odkryłem, że jest tutaj wybór. Myślałem, że zawsze Geralt teleportuje się z Yen do swojej kwatery. Mówi się, że stare kurwy nie chcą zdychać. I to prawda, bo Baronowi padnęła młoda kurwa, a nie stara kurwa. Nasza młoda kurwa jest potrzebna do odnalezienia starej kurwy i tej średniej kurwy. Więc tak, Baron musi wziąć młodą kurwę na ręce, a następnie Geralt pokieruje go, co ma robić. Weź mu przypierdol. Szybko. Dzięki tego młoda kurwa przemieni się w świętą kurwę i Geralt odnajdzie resztę kurwy. Lub może zabić młodą kurwę, wziąć jej krew, Guszasz wtedy odprawi rytuał, podczas którego pierdoli się z kozą. I Geralt ponownie odnajdzie resztę kurwy. Podoba mi się, że zadanie możemy wykonać na dwa sposoby, ale nie podoba mi się, że nieważne co zrobisz, konsekwencje są żadne. Plus nieważne, który wybór wybierzesz, koniec zadania zawsze jest taki sam. Onedujesz chatę rybaka, który powie ci, co się stało ze starą kurwą i średnią kurwą. Nie tego oczekuję od wyborów, chcę mieć jakieś konsekwencje. Od początku Wiedźmina 2 jesteś oskarżony o królobójstwo. Wszystko przez Leto, gość zamordował najlepszego króla na świecie. Za Temerię, chłopy! Śmierć za Temerię! To dobra śmierć! Za to chcesz dopaść Wiedźmina, który jaja ma zwiędłe, i zabić. Jednak pod koniec gry nie jesteś już tak przekonany do tego, gdy dowiadujesz się nowych faktów o królobójcy. Jak udało ci się zabić Foltesta? Musiałem zostać mnichem, dlatego założyłem dublet w pionowe pasy, bo wiesz, szczuplają. Kiedy zobaczyłem, że wchodzisz do komnaty z Foltestem, pomyślałem, że plan się nie uda. Na szczęście nie rozpoznałeś swojego starego drucha. Jest ci ciężej podjąć ten wybór, zaczynasz go rozumieć, ale z drugiej strony nadal pamiętasz, przez co musiałeś ty przejść. Musisz podjąć wybór, zabić królobójcę czy nie. Jeżeli wybaczysz mu, pojawi się Wiedźminie 3 jako jedna z głównych postaci. Ten wybór bardzo kojarzy mi się z Berengarem, ale jest o niebo lepiej zrobiony. Zarówno trudność podjęcia go, jak i konsekwencje. Akt trzeci, Wiedźmin 2, ratuj Triss! Nie, ratuj Temerię w Szczesterosza! Nie, wraz z Jorvetem podnieś na dachu! Lub przeciwice Zedir. Wybór jest ogromny, jakby dealer ci proponował! Papieroska? Tabaki? Może działeczkę fistechu? Ciężko się zdecydować! To jest największy plus tego wyboru. Gorzej z konsekwencjami. Niby jakieś są, na przykład Anais może trafić do Radovida, Saskia zostaje ocalona i może zejść się z Jorvetem, ale nic z tego nie ma większego wpływu na Wiedźmina 3. Potencjał tych wyborów jest ogromny. Można powiedzieć, że to jest przewyborny bukiet wyborów, ale ten bukiet w ogóle nie został wykorzystany w dalszej części serii. Za sam potencjał wrzucam to wysoko. Geralt chytry jak lis i Triss delikatna jak młode cycuszki wpadają na plan, aby udać się do siedziby łowców czarownic. Ich planem jest wypytać Mengego o Jaskra i przy okazji dowiedzieć się, gdzie jest skarb Dijkstry. Niestety, w siedzibie łowców czarownic kurwy i wiedźmini głosu nie mają, dlatego szykują podstęp. Geralt niby złapał Triss i mają oddać łowcom czarownic. I teraz tak, jeżeli Geralt odpowiednio poprowadzi rozmowę, dowie się, gdzie jest skarb Dijkstry. Jednak za to jaśnie wielmożny Menge kurwi jego ród będzie torturował Triss.
Lis. Jeżeli nam się to nie spodoba, można przerwać tortury czarodziejki, ale za to nie dowiemy się, gdzie jest skarb Dijkstry. A co z tego będziemy mieli, jeżeli dowiemy się, gdzie jest skarb Dijkstry? Nie wiem, powiedz. Dijkstra pomoże nam w walce z Dzikim Gonem. Wiem, że niedługo Dziki Gon zaatakuje Kermoren. Szukam osób i środków, które pomogą nam się obronić. Wojownik ze mnie żaden. Słuchaj, zrobimy tak. Odpalę ci pękaty mieszek, dorzucę coś ekstra i będziemy kwita. Zgoda? No, warto dowiadywać się było, gdzie jest skarb Dijkstry. Tuż bardziej k***y wiedziałyby. Jak się odwdzięczyć. Wielebny. Jak większość zakonników cierpi na kompleks małego Fiuta. Na wszystko, czego się boi, reaguje agresją. Przepadnij! Niech spali cię wieczny ogień! Tak, to się zgadza. Nasz ukochany Wielebny chce spalić Abigail. To, co mi się najbardziej podoba, ten wybór nie jest czarno-biały. Zarówno ludzie z Podgrodzia, jak i Abigail są winni przyzwania bestii. To sprawia, że wybór jest bardziej trudny do podjęcia dla naszego... Wiedmolol. Dodajmy jeszcze fakt, że jeżeli Abigail przetrwa, spotkamy ją w czwartym rozdziale. A jeżeli Wielebny przeżyje, zobaczymy go pod koniec gry! Tylko chłop mocno zwariuje. Ogień! Wszędzie ogień! I płomienie! Albo przynajmniej myśli... O cyckach sukuba? Wybór tak dobry jak królewski bordel. Chodzisz sobie po zimie handlowej i nagle słyszysz... Co to kurwa jest? Superbohater? Możesz zabić wilkołaka Vincenta lub nie. Szkoda byłoby zabijać takiego Spidermana. Jeżeli oszczędzisz Vincenta i odczarujesz go, Carmen zada mu pytanie. Hej, chcesz zakutasić? Wtedy ułoży sobie z nią życia oraz pomoże ci walczyć w karczmie z bandytami. Jeżeli go zabijesz, będziesz musiał sam sobie poradzić w karczmie. Wybór ten nie wpływa jakoś bardzo daleko na grę. Klasyczne odczarowanie potwora lub zatańczenie w ziemniaka z wilkołakiem. Olgierd obiecał ci sowitą nagrodę za pokonanie ropucha. Cieplutkie masełko? Tak, masełko. Geralt też musi coś jeść, pewnie też... Wpierna. Wracasz do Olgierda, widzisz tam ludzi, którzy chcą zabić kogoś. Puśćcie mnie! Jeżeli pozwolisz im na to... Zostawcie go. No nie wierzę! Czyś ty się z chujem na łby pozamieniał? Spokojnie. Tak, tylko pytam. Możesz robić co chcesz, jesteś dorosły. Przyjdzie Olgierd, pogadacie sobie i dostaniesz... Gołą babę. Ha, żartowałem. Chciałbyś, aby dał gołą babę, co? Ogólnie chłopaki pogadają sobie na spokojnie. Jednak, jeżeli nie pozwolisz im zabić chłopa, wtedy Geralt i Olgierd będą... Napierdalać się na scenie? Banalny wybór, a masz tutaj ukrytą jedną z najlepszych walk z bossem w grze. Ciri może zostać wiedźminką, cesarzową Nilfgaardu albo umrzeć. Ten, kto to wymyślił... Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędożony magik. Grając pierwszy raz bez spoilerów, nawet nie będziesz zdawał sobie sprawy, jak kilka małych decyzji z Cirillą wpływa na zakończenie jej historii. A każde zakończenie wywołuje w tobie inne emocje. Majstersztyk, wybór robi większe wrażenie niż poziom alkoholu we krwi Odrina. Wybór zabicia Talara. Po pierwsze, co kurwa? Po drugie, kurwa! Wypierdalaj, chuju złama! Henselt jest królem, który... Matko dasa, kiełbasa, lubi sobie nim pokazać. I to nawet do przesady, bo zgwałcił Wes. Pewnie też Detmolda wyruchał, skoro wpada na takie pomysły. Jak będziesz musiał wychędożyć tego trupa, zrób to. Król Kelvin wybił cały oddział Rosha, teraz Vernon chce się na nim zemścić. Trzeba oddać temu wyborowi, że nie jest... lekki jak piórko. W teorii, w zależności od podjętego tutaj wyboru, Temeria może się rozpaść, a nawet może dojść do rozbioru Temerii przez Henselta i Radovida. Brzmi srogo. Sam Vernon, jak usłyszał, że królowie chcą rozebrać Temerię, powiedział... Pierdolcie się, obaj. A jak wygląda ten wybór w praktyce? No, nie ma to żadnego wpływu na świat gry w trzecim Wiedźminie. Ja nie rozumiem. No ja też nie rozumiem, ale za trudność wyboru nisko tego nie dam. Masz wybrać, jak chcesz skończyć Wiedźmina 1. Po stronie zakonu, po stronie elfów, czy być neutralnym. Powiem ci tak, dla mnie osobiście ten wybór jest jak... schadzka z kochankiem. I wiesz, do czego on się nadaje? Do pieprzenia. Różnice masz tylko takie, że walczysz z inną stroną frakcji, ale jeżeli chodzi o wpływ na fabułę, to zmienia to kosmetyczne sprawy. Jakaś postać będzie chciała cię zabić, zakon może upaść, Siegfried może stać się nowym wielkim mistrzem, elfy mogą przestać być uznawane za wrogów, albo elfia młodzież będzie ginęła na ulicach. Moi chłopcy aż się palą, żeby komuś dopierdolić. I tak dalej, tego jest mnóstwo, dowiaduje się tego wszystkiego na sam koniec gry, ale są to tylko kosmetyczne sprawy, które praktycznie w ogóle nie przekładają się w znaczący sposób na Wiedźmina 2. Ruszasz z Foltestem pokonywać Lavaletów, trafiasz na Ariana Lavalet, gość wręcz prosi się o... sromotny wpierdol. Możesz go tu zabić, później za to jego matka nie będzie chciała z tą rozmawiać w Wiedźminie 3. Czy wpływa to jakoś na grę? Ten wybór jest tak niewidoczny jak... twoje jajce, jak ci je utnę i wsadzę w życie. No to sprawdźmy drugą stronę monety. Zostawiasz Arianka przy życiu, za to pomoże ci zwiać z więzienia w prologu Wiedźmina 2. Możesz go spotkać w Mlokmin jako poboczna postać i Wiedźminie 3 jego stara zamieni z tą dwa zdania na krzyż. Czy to wszystko wpływa mocno na grę? Twoim zadaniem jest pozbyć się ducha z lasu, więc robisz groźną minę, podchodzisz do ducha i mówisz: wypierdalaj, chuju złamy. Dzięki tego duch zostanie pokonany, Baron odzyska żonę i wyruszy z nią w góry pędzić wspólnie gorzałkę. Jednak za to wiedźmy wrzucą dzieci do gara, możesz również dogadać się z duchem, zaprzyjaźnić się z nim. Uwolnij mnie, proszę. W
W ogień bym za tobą skoczył. Chodź no tu, bracie. Wtedy żona barona umiera, a baron zostaje... Jednak za to dzieci zostają uratowane przez ducha. Wybór trudny do podjęcia, żadna decyzja nie jest dobra na swój sposób i do tego ma trwałe skutki fabule. Perełka jak... Krzyk młody w 1112. Na Skellige podczas imprezki doszło do masakry. Zapewne wyglądało to w ten sposób. To zwykły zjeb. Nazwij mnie jeszcze raz zjebem, a oderżnę ci łeb, nasadzę na żerć, a dziurę w szyi zaleję szczynami. Dosyć. Czas to rozstrzygnąć, tu i teraz. To będzie przednia zabawa, tam są sztachety. I tak doszło do rzezi, tak musiało być. Pierwszy plus tego wyboru nie polega on na wyborze króla. Polega on na pomocy w śledztwie, co tu się stanęło. Skutkiem ubocznym tego wszystkiego jest, że temu komu pomożesz, ten zostanie królem. Możesz pomóc Cerys, Hjalmarowi lub... Pomóż mi. Pierdol się. Co to kurwa było? Moment szczerości. Wtedy królem zostanie Svanrige. Genialne! Ciężej się wypowiedzieć o konsekwencjach tego wyboru. Niby jakieś są w podsumowaniu, ale my tego nie widzimy, bo to wszystko staje się za ileś lat. Wodniano i ludzie kłócą się, kto będzie posuwał... Najlepszy tyłek w Temerii. Każdy go chce dla siebie, oprócz pani jeziora. Ona jest zdania, że każdy może ją rżnąć. Do nieprzytomności. No i wpada pan Gerwan, wpierdala się. Między wódkę i zakąskę. I wyobraża sobie, że teraz bawi się. A kurwich dupach do raju! Wiesz, jaki ma wpływ to, komu tutaj pomożesz? A taki, że dostaniesz od zleceniodawcy inny suwenir. Kumasz? Na przykład stajesz po stronie ludzi, a zleceniodawca o suwenirze... Coś pierdoli! Pozostałe ścieżki są podobne. Zabijasz Jakuba de Aldersberg. Pojawia się król Gonu. Dlaczego? A, bo trzyma go tutaj... Jedyna rzecz, jaka potrafi przezwyciężyć śmierć. No pomyśl, jaka to może być rzecz? No tak, przecież on mówi o... O grze w kości. W końcu Geralt jest mistrzem kości po pokonaniu Foltesta i król Gonu chce się z nim zmierzyć, a de Aldersberg ma być sędzią. Właśnie tak. Po pokonaniu króla Gonu w kości Geraltowi nadal jest mało gier towarzyskich. To co? Zagramy w szachy. Ale upiór ma go dosyć i chce zabić Geralta. A przy okazji tutaj jest wybór, w którym masz mu oddać wielkiego mistrza lub nie, ale... Chuj mnie obchodzi! I tak nie wpływa to na nic w serii. Wybór miał potencjał, jak Geralt ma potencję przy Yennefer, ale został zmarnowany. Najlepszy wybór fabularny w całej serii, Roszczy Jorwet. Ten jeden wybór sprawia, że masz dostęp praktycznie do innej gry. Żaden inny wybór nie daje takiej wolności jak ten tutaj. Ja wam mówię, dla tego wyboru tylko... Siadać i klaskać, bo w pierdol spuszczę! Saskia została otruta, ludzie oskarżają Stenisa. Ten zamiast dać konkretne dowody, że to nie on... Pierdoli o dysonansach astralnych. Filippa zleciła Geraltowi zdobyć królewską krew. Albo Gerwant pójdzie po nią do Henselta, albo pozwoli ludziom zabić Penisa i będzie miał królewską krew pod ręką. Co postanawia zrobić nasz biały wilk? Stenis jest szmata! Szczerze mówiąc, mam te wasze żale w dupie. Biały wilk syty i owca cały... Kurwa. Wiesz, jakie są konsekwencje, jak dokonasz takiego wyboru? Żadne. Po prostu szybciej zdobyłeś krew i nie musisz zapinkalać do Henselta. Olgierd wysyła Gerwanta po róże do Iris. Jeszcze jak jego żonka żyła, Olgierd za te róże się... Kurczył? Kurwił. Weźmiesz róże i świat kobiety, jak i ona sama, znikną, jak kapelusz Wesemira. Ze skrzyni Wesemira. Zostawisz jej róże, oszczędzisz Iris, jak i jej świat. Ogólnie będzie miała tam kolorowo, jakby oglądała Teletubbiesie. Tylko ty masz sobie to wyobrazić, tak tam jest. Gra w ogóle nie pokazuje konsekwencji tego wyboru, co totalnie pozbawia go sensu. Ratowanie Olgierda przed panem Lusterką lub olanie sprawy jest epickie, jak walka z Detlafem. A już w ogóle oglądanie mocy Gauntera od Ima robi wrażenie. Gdyby Witold miał tę moc, to by mnie wtedy, w noc śmierci, na pewno nie zajebali. Bardzo lubię ten wybór, ale nie jest on dla mnie trudny. Jestem zdania, że każdemu należy się druga szansa, więc nie mogę pozwolić panu Lusterko skrzywdzić Olgierda. Chcę, aby Olgierd miał... Piękny koniec kurewsko pięknego dnia. To, co daje w tym wyborze, to epickość. Można aż zawału dostać. Foltest zleca ci ponownie odczarować jego córkę. Robisz to i co? I niby Adda... Ciągnie Diabonga Radowidowi, ale nic z tego nie wynika. A co, jak zabijesz Strzygę? Aaa, nic się nie stało. Po prostu Radowid będzie musiał zainteresować się zapylaniem Jaskra, a nie Addy. Latasz sobie po zimie klasztornej. Wszędzie są ogniska, normalnie sezon grillowy. Zapewne gdy strażnicy to zobaczyli, od razu myślą sobie, jak do kiełbaski z grilla jeszcze... Klapnę sobie winka, to nie pozna mnie rodzinka. Po drodze spotkasz jej wina i Zygfryda. Możesz ich zabić i zrób to. Wyświadczysz światu kurny przysługę, że nikt nie będzie musiał już patrzeć na ten jebany ryj jej wina. A Zygfryda zabij przy okazji, obydwoje proszą się. O wpierdol. Konsekwencji zabicia ich w ogóle nie ma. Ten wybór pokazuje, jak powinno się robić wybory w grach. Autentycznie brakuje tylko możliwości wypicia ze złym wilkiem. A z kim niby mam pić? Z Salineczką? Jeden kieliszek i leży pod stołem. Idziesz do Kryny Baśni, masz całą nową lokację, wypełnioną nawiązaniami do różnych bajek. Nawet zadanie poboczne się znajdzie z gęsią znoszącą złote jaja. Dzięki temu wyborowi masz dostęp do trzech równych zakończeń z całego dodatku. No normalnie to wszystko jest tak dobre, jak to gdy... Mama mi pogładzi worek.
A jeżeli pójdziesz do ukrytego, spotkasz najbardziej niebezpiecznego wampira, który może zabić Geralta pierdnięciem. Ale za to z automatu jesteś skazany na jedno zakończenie dodatku. Według rozporządzenia 76 łamane na CW łamane na X. Ten wybór jest absolutnym złotem. I tak prezentuje się mój ranking wyborów głównych w serii Wiedźmin. Daj znać w komentarzu, który wybór jest twoim ulubionym. Jeżeli dotarłeś do końca tego materiału, napisz w komentarzu za temerię. Dziękuję ci pięknie za dotarcie do końca w tym materiale. Życzę ci miłego dnia i cóż, do następnego.